Nie wiemy jeszcze, kiedy pozbędziemy się koronawirusa COVID-19, ani kiedy dostępna będzie szczepionka. Dlatego też musimy w obecnej sytuacji starać się żyć jak najlepiej i dbać o zdrowie. Poniżej podajemy kilka dobrych rad. Zakażenie koronawirusem następuje drogą kropelkową, przez bezpośredni kontakt z innymi lub przez dotykanie przedmiotów, jak na przykład klamki do drzwi. Dlatego nadal należy często myć ręce i utrzymywać higienę. Pamiętajmy, że tylko 10% osób zakażonych tym wirusem zachoruje poważnie. Większość z nich cierpi już na inne schorzenia. Jeżeli myślisz, że ty lub osoba, z którą mieszkasz, zarażona jest koronawirusem, ważne jest przestrzeganie zaleceń wydanych przez władze do spraw zdrowia publicznego. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne. Spożywaj zdrowe i urozmaicone posiłki. Twój organizm potrzebuje odpowiedniej ilości witaminy D. Prostym sposobem na to jest przebywanie na świeżym powietrzu w ciągu dnia. Trening i ruch są dla ciebie zdrowe. Pamiętaj, że dozwolone jest korzystanie z parków, terenów górskich, placów zabaw, ogrodów, terenów rekreacyjnych tak długo, jak będziesz utrzymywać właściwą odległość od innych osób i będziesz myć i dezynfekować ręce. Śledź wiadomości, ale nie pozwól, aby zdominowały one twoje myśli. Utrzymuj kontakty towarzyskie. Spotykaj się ze znajomymi w małych grupach, utrzymując odpowiednią odległość. Innym sposobem na to jest rozmowa telefoniczna lub internetowa. Przebywanie z najbliższymi nie jest dla ciebie zazwyczaj niebezpieczne. Dbaj o siebie i o swoje zdrowie.